zdrowia, szczególnie dla normalnych. No jeżeli ktoś jeszcze się zastanawiał, czy faktycznie socjaliści w Ameryce w 2020 roku nie sfałszowali wyborów, no to teraz już na pewno nie ma żadnych wątpliwości. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No dlaczego nie ma żadnych wątpliwości? No bo pierwsza ustawa, którą chcą przepchnąć socjaliści, demokraci w Ameryce, czyli ten tak zwany HR 1, czyli to jest House of Representatives, ustawa 1, czyli Izba Reprezentantów, no robi wszystko, żeby po prostu zlikwidować ponad 200-letnią tradycję głosowania w Ameryce. Tajfun po prostu przechodzi przez to. To jest poszatkowanie, to jest rewolucja na poziomie, no nie wiem, hitlerowskiego Monachium, czy jakichś tam stalinowskich czystek. To jest po prostu koniec demokracji w imię demokracji. Donald Trump, czy Stacey Abrams, no Donald Trump to jest były prezydent i był jedną kadencję, na drugą kadencję dostał oficjalnie 75 milionów, przegrał niewieloma głosami, w niektórych wypadkach no to było tam 5-10 tysięcy, no w Ameryce wygrany zabiera wszystko, no i no jest jak jest, no ale w każdym razie Stacey Abrams to jest murzynka, która ona walczy teraz o to, że mówi, że demokratka oczywiście, mówi, że ją oszukali, że tam oszukali ją 5 głosami. Także wygląda na to, że zażalenia na temat nieprawidłowości wyborczych są wszędzie. Są wszędzie. No i to ten HR 1, no to jest przykład tego, co się dzieje w Ameryce na dzień dzisiejszy. Ogólnie każdy normalny człowiek rozumie, że jak za dużo zaczną mantykować, za dużo tam manipulować, za dużo zmieniać w tych wyborach, no to nie kończy się to dobrze dla żadnej partii. No w Ameryce są dwie partie, także kombinowanie w tym sensie to nikomu nie pomaga. W takim dwupartyjnym systemie dwie partie, to są w zasadzie takie organizacje moralno-rynkowe, które starają się mieć te swoje przekazy, te swoje informacje, czy ten program partyjny w ten sposób, że jest podział na połowę. Po prostu ludzie przychodzą do tego centrum, no i już nie przejdą na drugą stronę. Także konserwatyści popuszczają sobie trochę, no ale nie przejdą, powiedzmy, na stronę, żeby zaakceptować aborcję, czy żeby zaakceptować konfiskatę broni, czy żeby zaakceptować wolność, swobodę wypowiedzi. Z drugiej strony socjaliści są za skrobankami i nigdy nie będą przeciwko skrobankom. Są za konfiskatą broni, no i nigdy nie będą za prawem posiadania broni. No i tak dalej, i tak dalej. Także robi się ten taki polityczno-moralny środek, no i wszystkie te podgrupki no, znajdują się pod skrzydłami jednej czy drugiej partii. No, wszystkie dane jakieś takie statystyczne czy badania robione wśród ludzi, no to pokazują, że dwupartyjność, no to w sumie jest jedna z lepszych metod, no ale jeżeli jest ten podział tak pół na pół, no to jakiekolwiek podejrzenia o oszukaństwie w wyborach, no to ma bardzo negatywny skutek, no to ma bardzo makabryczny skutek, no i ludzie zaczynają się denerwować wtedy, kiedy zaczynają się denerwować, bo podejrzewają, że jest to
no oszukany. Trump, no Trump, no w lutym, no to właśnie mówił w czasie tej swojej, no już po przegranej, no to mówił, że to obywatele, no to muszą głosować osobiście. Muszą głosować osobiście w dniu wyborów. No i to jest to, co każdy normalny człowiek powinien zrozumieć. No i to nie jest najlepsze rozwiązanie, no ale to jest najlepsze rozwiązanie z najgorszych rozwiązań. Także, że mogą być inne gorsze rzeczy. Co głosowanie osobiście powoduje? No głosowanie osobiście powoduje to, że niezależne organizacje, niezależne grupy mogą obserwować, czy ludzie głosują, czy przychodzą, fizycznie mogą obserwować. No i tak samo mogą obserwować to, jak te głosy wyborcze są odbierane, jak są przekazywane, przesyłane i tak dalej. W całym tym ta głupota kopertowego głosowania, którzy demokraci, oni chcą zrobić to przymusowo we wszystkich 50 stanach. 50 stanów teraz ma swoje prawa wyborcze. No każdy stan tam ma jakoś inaczej ma, no ale ma. No, to są Stany Zjednoczone Ameryki i każdy stan reprezentuje swoich obywateli. Washington, stolica, nie ma nic do tego do tej pory. Do tego głosowania. Po prostu stolica musi zaakceptować, jak tam głosowania sobie ustalili, jak tam rozegrali to, jak policzyli, jak przeprowadzili, jak te papiery wychodzą, jak te głosowania wychodzą. Wszystko, co w jakimś tam stanie jest, no to ten stan deklaruje się, mamy to, czy mamy tamto, no i ci obywatele tego stanu to robią. Teraz stolica, socjaliści chcą, żeby stolica z centralnego punktu kierowała tym. No i dlaczego jest to problem? No przede wszystkim nie można zobaczyć, kto głosuje. Nie można zobaczyć, jak głosy są zbierane. Nie można zobaczyć, jak one są transportowane. Nie można zobaczyć, jak te głosy są pilnowane czy składowane. Każde wybory w przyszłości, no to w zasadzie, jeżeli byłoby decydowane przez wybory kopertowe, no to co to się dzieje? No po prostu są walizki przynoszone kopert i są przynoszone tyle walizek, ile potrzeba, tak? W Chicago, no to w latach 60. to tak było, że demokraci zawsze czekali na głosy republikanów i cokolwiek tam było, no oni zawsze mieli wystarczająco więcej, tyle samo plus 500, tak? Także to jest, demokraci, no są znani z tego oszukaństwa, no musi coś się zmienić. No i nie będzie już żadnego takiego kandydata, osoby, która po prostu jak będzie blisko, że będzie tyle samo plus 100, no to nie będzie kwestionowała to. No bo to są po prostu nie, statystycznie, no to jest dla każdego normalnego człowieka to jest nienormalne, tak? Demokraci to chcą przekonać wszystkich ludzi, że te usprawnienie, że to po prostu będzie łatwo, lekko i przyjemnie, że to jest dobre, że to będzie dobre, no bo częściowo, no, mają rację, bo głosowanie, no to ma jednak reprezentować ludzi. No ale jeżeli zacznę troszeczkę kręcić przy tych wyborach, no to wszyscy normalni rozumieją, że prędzej czy później publiczność przestanie głosować. Także prędzej czy później ludzie po prostu nie będą chcieli głosować. No i jakkolwiek łatwo będzie głosować, no to jednak partycypacja, ten udział ludzi będzie spadał i spadał i spadał. Teraz argumentem socjalistów jest to, że ludzie nie chodzą do głosowania, no bo nie mają dowodu osobistego, czy jest za trudno, czy muszą wyjść z łóżka, czy muszą podjechać. I że jeżeli to się zrobi łatwo, no to wszyscy po prostu będą głosować.
Problem jest taki, że jeżeli zaczną się kwestionowania, no to ludzie zostaną w domu, będą tacy apatyczni, wyjdą na tak zwaną emigrację wewnętrzną, no i będzie ciągle nieustanne oskarżanie o oszukaństwo. Gdzie jest problem? No problem jest w tym, że głosowanie w Ameryce jest anonimowe. Głosowanie jest anonimowe, tak, że publiczność nie może być pewna, kto jak głosował i jak były te głosy wrzucane. Co najmniej kiedy różnica jest duża pomiędzy wygraną a przegraną, wyborami a nie wyborami, ale no to można mniej więcej porównać do badań opinii publicznej, tak, jeżeli badania opinii publicznej, a teraz było widać po prostu, jak w Ameryce te badania opinii publicznej nigdzie ani się nie zgadzały, to wszystko było napompowane. I ludzie tracą zaufanie, patrzą na te legalne głosy, no i tam nie ma w zasadzie precyzji. I to trudno powiedzieć, czy te zmiany wpłynęły, czy nie wpłynęły. No na pewno będą wpływały. Oczywiście, każdy normalny rozumie i widzi, że komuniści używają słowa rasizm. Jeżeli ktokolwiek ma jakąś obiekcję do tego, że nie chce, żeby Ameryka głosowała kopertami, no to od razu jest wyzywany od rasistów. No i to jest takie wyzywanie, no to po prostu jest... Pierwszy wskaźnik na to, że mamy do czynienia z hochsztaplerami, że to są oszukańcy. No tak samo jak najgorsze perfidne gnidy, no to zawsze wyciągają patriotyzm, tak? Jeżeli już gnida polityczna nie ma co powiedzieć, no to oskarża innych o brak patriotyzmu. No i to są po prostu łachudry i oszukańce, no i polityczne świnie. Ten antyrasizm, no to jest dziwka, która udaje dziewicę po prostu. To co się ukrywa za tym wizwiskami, no to każdy normalny to rozumie. Wszyscy założyciele Ameryki, no to wierzyli w życie poza życiem, wierzyli w Boga, no mieli troszeczkę, nie, to byli protestanci, także mieli podejście bardziej takie kalwinistów, na kalwiniści, no to wiedzą, mają opinię o ludzkiej naturze dosyć negatywną. Kalwiniści wierzą, że jednak ludzka natura, no to jest piekło na ziemi, tak, no dlatego jest piekło na ziemi, w ten sposób oni patrzą. I patrząc na to, no trzeba zrozumieć, że założyciele w Ameryce dali ten jeden dzień tych wyborów, to jest w listopadzie, to jest drugi wtorek po pierwszym poniedziałku i tak dalej. Także ten listopad, no to był 3 listopada 2020. No jest to bardzo ważne, jest to bardzo ważne, no i powoduje to, że jakiekolwiek partie starają się startować, no to można uwierzyć, że będzie to uczciwie. No i nie ma co rozmawiać o Europie. No dużo ludzi mówi o tej Europie. Dużo ludzi mówi, że wielopartyjny system, że powinno być więcej partii niż dwie.
No ale co to daje? To nic, nic w sumie nie daje, bo to tworzy koalicję, tak? System wielopartyjny, no to tworzy koalicję. Te koalicje się przesuwają, zdrajcy się pokazują, przechodzą tu czy tam. Ludzie wybierają jedną partię, jakąś małą partię, a później ta partia po prostu ma przedstawicielstwo tych ludzi i przechodzi do jakiejś innej partii. No to to jest jakaś, to jest po prostu, to jest makabra. To politycy kłamią, oszukują swoich własnych wyborców, no bo kradną im głosy, tak? Bo ludzie głosują na jakiś program polityczny, a ci później przechodzą kompletnie gdzie indziej. No i obywatele w Europie już nie mogą ich odwołać. No ale ich problemy są inne niż amerykańskie, jeżeli ktoś się mówi, czy te głosowania są anonimowe. No one nie są anonimowe, są... Ludzie przychodzą i widać twarze. Przychodzą do szkoły, przychodzą do jakiegoś, no z reguły to jest w szkołach, no i przychodzą i widać te twarze, ale idzie się do miejsca, no to się mówi imię, nazwisko, adres zamieszkania, dostaje się kartę, no trzeba być w zasadzie zarejestrowanym albo jako republikanin, albo jako socjalista, demokrata, bo to są osobne karty, no a można się zarejestrować jako niezależny. No i wtedy jest duża liczba ludzi, którzy się deklaruje niezależni, no ale jak się przychodzi, no to niezależny może poprosić, dajcie mi kartę republikańską, czy dajcie mi kartę demokratyczną. Ale jak się zadeklaruje, należy się do partii bez składek miesięcznych, no to dają to. No ale na tej karcie nie ma tam napisania imienia, nazwiska, daty urodzenia, daty miejsca zamieszkania, jakiegoś numeru ewidencyjnego i tak dalej, i tak dalej. I ta karta jest anonimowa. Także tą kartę się bierze, te całe głosowanie podzielone w ten sposób, że są te dzielnica jest podzielona na te różne dystrykty w zależności od osiedli, można tak powiedzieć. No i wkłada się tą maszynę, no i ta maszyna liczy po prostu tylko głosy. I nie widzi, kto jak głosował. No teoretycznie ktoś może tam nastawić jakąś system, no ale ludzie przychodzą, biorą te karty, wchodzą do zakotare. Także te karty są wydawane i wiadomo, kto oddawał głos, ale nie wiadomo, na kogo oddawał głos. No i jedna z takich możliwości, no to by była taka, że po prostu można by było dostawać numerek, jakiś taki sekretny numerek po wydruku po tym, na kogo głosował, tak? No i każdy miałby ten swój numerek i mógłby sprawdzić, później by publicznie publikowano, które numery głosowały na co. No ale to znowu jest to, że ta anonimowość, to na pewno by zmieniło to, że ludzie by zaczęli wierzyć, bo by popatrzyli, mam numerek, no i tak pokazuje, że faktycznie głosowałem tak czy inaczej. Jeżeli mam numerek i by się okazało, że jest opublikowane, że oficjalnie głosował inaczej, no to kogoś można by było powiesić. No problem jest znowu z łachudrami, tak? Jeżeli łachudry by znaleźli ten numerek, a te rzeczy jakoś by się tam pojawiły, no to część bandytów po prostu jest w stanie zniszczyć ludzi, jest w stanie usunąć z pracy, są psychopaci, którzy czatują tylko na to, no i są w stanie zniszczyć ludzi. No musiałoby być prawo takie, że tych, którzy chcą niszczyć, trzeba by było po prostu wieszać, tak? Także ta anonimowość to jest dobra, no ale fundatorzy w Ameryce, oni zakładali, że głosujący mają uczciwość i moralność. I to jest ten problem, że jak patrzyli, jak wierzyli w demokrację, no to miała być uczciwość i moralność. No teraz tego nie ma. No komuniści robili te numery właśnie w Narodowy Komitet Demokratów. Oni zmieniali, w ostatnich minutach zmieniali te przepisy we wszystkich stanach.
Czy będzie ta zmiana? No raczej chyba upadnie. No do tego chcą jeszcze zmienić Senat, żeby zamiast 60% głosowało, no to chcą, żeby było tylko 50% plus jedna osoba. Jeżeli upadnie ten HR, upadnie i demokraci stracą kongres, no to po prostu to wszystkie te zorganizowane szczekaczki, te media skorumpowane będą krzyczały, że to było wina Partii Republikańskiej, że zniszczyła ilość głosów i nie pozwoliła głosować. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych.